Woź Madryt. Gramy już 7 raz. Dzięki współpracy ze stowarzyszeniami i szkołami polonijnymi staramy się tą wspólną akcją pokazać solidarne oblicze Polski. Stop Woź Madryt zaprasza na naszą wspaniałą imprezę w Centrum Cultural Galileo we wspaniałej dzielnicy Chamberlain w Madrycie od godziny 13 do 18 w niedzielę 29 stycznia. Będzie się działo, będzie wiele artystów. Będą polskie wypieki, los pierogi, wspaniałe pierogi. Laugata nam też pączki i wspaniałe wielki przygotuje i osłoniasz Dewa, a także nasi wspaniali wolontariusze, nasi artyści. Jak słyszycie, tutaj jest z nami Kamil. Kamil gra wspaniale flamenko. Jest też Ania z Krakusa. Krakus też za nas dla tańca. Będą mariaci meksykańscy, będą różni artyści. Małgorzata Klus, Marta Porris, Andrzej Buczewski z Martą na pianinie. Będą biegi organizowane przez Kasię z Things Happen i Kasię z Internation. Słuchajcie, będą naprawdę różni ludzie biegali dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo chcemy wygrać w tym roku z Sepcą. Są z nami stowarzyszenia, szkoły polonijne z Madrytu i okolic. Słuchajcie, Szkoła Forum Madryt, Szkoła Forum Vicalvaro, Szkoła Forum Moster. Są wspaniałe, są cudowne. Valdemoro, jesteście cudowni, byliśmy u was. Jeszcze szkoła przy ambasadzie IP w Madrycie, byliśmy u was, nagrywaliśmy pozdrowienia. Dzieci z serduszkami, z tą energią, nam przekazały energię. Tak się cieszyliśmy, było wspaniale. Słuchajcie, dzięki wam bardzo. Dzięki naszym sponsorom możemy właśnie, będzie wspaniała muzyka, będzie naszych artystów słuchać. Jest to Les Pierogi, najlepsze pierogi w mieście. Dzięki Aniu. Jest także Laugasa, piekarnia. Będą wspaniałe pączki, wypieki. Zapraszamy. Słoniusz Deba także. No i dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo biurze Polskiej Organizacji Turystycznej, która przekazała nam wspaniały dar, naszą loterię. Mamy loterię, aukcję. Były teraz targi w Madrycie i jak miasto Wrocław i Kraków się dowiedziało, że robimy taką akcję, też przekazały parę fantów. Dzięki wam bardzo i Dolne Śląskie. Jesteście super. Gramy razem ze sztabem Woź Madryt. Słuchajcie, gramy 7 rok i jest z nami, jest wspaniała ekipa. Jest z nami od samego początku Alek. Jest także później Piotr, Witek, Zuza. Jesteś cudowna, wspaniała. Dzięki, że gracie, że jesteście razem. Udaje nam się robić tą wspaniałą imprezę dla Hiszpanii. Sztab Woź Madryt też się rozszerza. Nie gramy tylko na terenie regionu madryckiego, ale jesteśmy także w Santiago de Compostela. Dzięki Aniu. Jesteście też super. W Segowii. W ogóle Segowia to jest w ogóle, co oni tam robią. Są naprawdę cudowni, wspaniali. Bardzo, bardzo wam dziękujemy, Martyna i Ania. Także w Murcji Agata organizuje tam też w szkole wspaniałe rzeczy. Rafał z Alicante, słuchajcie, tam u siebie w restauracji robi takie akcje, że po prostu o tym trzeba po prostu koniecznie powiedzieć. W Granadzie Monika organizuje wspaniałą loterię i jest naprawdę cudowna. No i jesteśmy też na wspaniałej Teneryfie, na północy już, gdzie koordynuje Maciek. Dzięki Maciek. I na południu Agnieszka, też tam gramy. Są już też sztaby, pozdrawiamy wszystkie sztaby zagraniczne w Polsce, ale też sztaby w Hiszpanii, bo jeszcze oprócz Madrytu jest też sztab w Gironie. Jesteście super. W Gironie, na Majorce, w Marbei. No i oczywiście pozdrawiamy sztab Barcelony. Ja wiem, wy macie morze, macie Lewandowskiego, no ale słuchajcie, nie dlatego się mówi, życie jak w Madrycie. Jesteśmy na tym wspaniałym placu, Plaza Mayor, ze wspaniałym literą flamenco. Słuchajcie, dzięki, że gracie z nami. Gramy do końca świata, jeden dzień dłużej. Pozdrawiamy wszystkich Fundacji Woźb, Jurka Owsiaka, całą fundację, wszystkie sztaby zagraniczne i w Polsce, sztaby inne w Hiszpanii też. Z całego serca dziękujemy i przesyłamy te nasze serduszka La Gran Orquesta Solidaria de Navidad, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Słuchajcie, ole i siema!